W najbliższy wtorek Regionalne Centrum Kultury wypełni taniec, muzyka i pasja. Sprawcą tych wszystkich elementów łączących się w całość jest Kacper Gajkowski, prowadzący Fandance Studio Tańca Kacper Gajkowski. My udaliśmy się z kamerą na trening przygotowujący panie z grupy zaawansowanej turniejowej do nadchodzącego pokazu, ale podczas gali wystąpią wszystkie grupy uczęszczające na zajęcia do studia tańca Fandance. Państwo będą mieli przyjemność obejrzeć wszystkie grupy, również będzie muzyka na żywo oraz kilku fajnych, naprawdę bardzo fajnych młodych skrzypaczy. Także serdecznie Was zapraszam już 19 marca o godzinie 18 do RCK-u. Wydarzenie ma na celu przedstawienie pasji Kołobrzeżan, dlatego podczas gali nie będziemy podziwiać jedynie tancerzy, ale również innych utalentowanych artystów. A jakiego tańca możemy nauczyć się w studiu Kacpra? Trenujemy tak naprawdę codziennie, od poniedziałku do czwartku. I słuchajcie, mamy zajęcia tutaj tak z latino, solo, również kurs tańca dla par jest, lekcje indywidualne prowadzę, również jestem DJ-em na co dzień. Także tak, pierwszy taniec weselny, również warsztaty taneczne. Prowadzę również zajęcia dla dzieci od czwartego roku życia, także dla wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy z Kołobrzegu i z okolic. Studio tańca mieści się przy ulicy Żurawiej 14A. Gala Życie z Pasją odbędzie się 19 marca o godzinie 18, a my już dzisiaj zapraszamy w piątek na najnowszy odcinek Zdrowia w Pigułce, w którym przybliżymy osobę, studio tańca oraz pasję Kacpra Gajkowskiego i zdradzimy, w jakich jeszcze dyscyplinach sportu odnosił sukcesy. Taniec jest ogólnie dla wszystkich, promuje to cały czas, że można się ruszać. Aktywność fizyczna jest super poprzez taniec. Myślę, że to jest też alternatywna sposób metody jakby aktywności fizycznej, także serdecznie zapraszam wszystkich. Taniec jest dla wszystkich, dla młodszych, dla starszych, dla kobiet, dla facetów, dla każdego.